wieku żył sobie początkujący perkusista, który zgłębiał kunsz artystycznego odbrzmienia. Spędzał całe godziny na wyszukiwaniu odpowiedniej rytmu. Będąc jednocześnie młodym, wbrew wszelkim pozorom, myślącym mężczyzną, pewnego dnia przestał na głowę grać, na głos znalazł sobie zdanie, które zdziwiło jego samego, ale zdecydowało go gdzieś głęboko i nie dawało spokoju. Jaki jest sens mojego grania? Po co gram? Nie znalazłszy odpowiedzi, zaczął grać ponownie. Dla dobra naszej akcji wyciszmy na chwilę naszego bohatera, bo oto pojawił się nasz wielki Siema, który próbuje powiedzieć coś naszemu bohaterowi. Siema! Muzyka to wibracje, muzyka to jazda bez trzymanki, to przyjaźń i miłość. Nasz bohater, mimo iż nas stawia ucha, nie słyszy jednak jego wskazówek. Hałas, jaki wywołuje uderzając, nie pozwala mu usłyszeć głosu siebie. Nasz bohater został sam, z lubiącym go pytaniem. Jednak był to bardzo twórczy młody człowiek, więc stawiał sobie kolejne pytania. Tym razem zapytał tak. Jak grać, by być szczęśliwym? Znów zastanowiwszy się chwilę, nie znajdując odpowiedzi, zaczął grać swoją muzykę. Tym razem pojawił się facet w czerni. Poszedł do grającego drobniarza i zaczął mu tłumaczyć krzycząc. Aby granie przyniosło szczęście, trzeba znaleźć właściwego mistrza. Bohater, choć wyraźnie chce usłyszeć, to jednak z powodu hałasu, jaki wytwarza, nie może. Facet w czerni wpada na pomysł, by zabrać pałeczki perkusiście. I powtarza. Aby granie przyniosło szczęście, trzeba znaleźć właściwego mistrza. Nasz bohater spojrzał na niego groźnie. Facet w czerni, trochę przestraszony, trochę zniechęcony, odchodzi, oddając z powrotem pałeczki perkusiście. I tak oto już druga osoba próbowała pomóc naszemu bohaterowi. Jednak nasz przepięknie grający perkusista słuchał melodii swego cudownego instrumentu, a nie znów odpowiedzi na stawiane pytania. Ponownie na moment przestał grać, by zadać najważniejsze ze swoich pytań. Czy jest ktoś, kto może nauczyć mnie grać, kto może uczynić mnie szczęśliwym? I znów cisza, żadnej odpowiedzi. Nasz bohater po krótkiej chwili zaczął ostro walić w swój bęben. Lecz na tle, jakby prosił papieru. Oddali zaczął słyszeć wbijany rytm. Doznał ekstazy, a z jego ciała zaczęły się dziwne rzeczy. Ten, kto tak trwał w swoim odjeździe, poszedł do niego człowiek. Mistrz. Elzio, ty zapodajesz takie cudowne bity? Jeśli muzyka, którą gram, podoba ci się, bardzo mnie to cieszy. Słuchaj, szukam kogoś, kto mnie nauczy grać właśnie tak dobrze jak ty. Kogoś, kto mnie nauczy najlepszej muzyki, jaką można wykonywać na bębnie. Jako pierwsza lekcja i wystarczy ci jedna podstawowa wskazówka. Sensem muzyki jest rytm. A jeśli chcesz nauczyć się czegoś więcej, przychodź, a naucz się grać tak, jak jeszcze nigdy nie grałeś. Nie czekając na odpowiedź naszego bohatera, tajemniczy człowiek odszedł. Bohater oniemiały spojrzał przed siebie, popatrzył na ręce i wyszedł. Czy wróci tutaj? Czy nauczy się grać? Zawątpię. Trudno powiedzieć.